Siot od Nixet, wam pokażę nowy update Space Simulator 9.9, który wchodzi już jutro. Jest to w ogóle największy update, jaki kiedykolwiek wyszedł do jakiejkolwiek gry prestana, bo update nie było ponad miesiąc. Więc naprawdę tych rzeczy jest bardzo, ale to bardzo dużo. A w tym filmie się o nich dowiecie. Ale jeszcze w tym filmie będzie do wygrania 100 Robux oraz 500 tysięcy gemów. Aby te rzeczy wygrać, daj łapkę w górę pod tym filmem, następnie wejdź w komentarze i w komentarzu napisz konkurs Spatia i swój nick z Robloxa. Ale aby ten konkurs jeszcze aktywować, pamiętaj o tym, że musisz oglądać film do końca i wypatruj pewnego kodu, który pojawi się na ekranie. Jego też potrzebujesz. I w ogóle nagrywałem, widz dał mi dwa ekskluzywy. Dzięki, Michix, dzięki, dzięki. No więc uwaga, jak wiecie, update wchodzi już w tą sobotę o godzinie 18. Oczywiście wiadomo, tam pół godziny przed tym update'em, czyli o godzinie 17.30 będzie mój live. To sobie po prostu dajemy, wiecie, jakieś tam huge, robuxy, gemy, tam jakieś wszystkie rzeczy. A i w ogóle będzie pet dla każdego z tych nowych petów już co wyjdą, więc polecam być. Ale uwaga, teraz w takim razie, co ten update doda? Więc najpierw zaczniemy od oficjalnych rzeczy, które potwierdziło Big Games. Numer jeden to jest sortowanie kół, po prostu teraz będziecie mieli tak mniej więcej te rzeczy posortowane w danej kategorii, po prostu całkiem fajne, ale nie wiem, czy jakoś bardzo potrzebne. Dalej pokazali nam oczywiście nowy świat, który no już wam pokazałem na live miesiąc temu chyba, ale macie tutaj jeszcze jego oficjalną wersję, tutaj to oni pokazali, tak? Następnie, no i powiem tak, ja fanem tego zbytnio nie jestem, ale mastery. No i nie wiem, widzę, napiszcie mi w komentarzach, czy lubicie mastery, czy nie, ja fanem tego nie jestem, ale no tak, będzie, widzę, mastery, czyli to samo, co było w Pet Sim X-ie. Następnie, update teleportów, taki tutaj raczej taki mały update, ale będziecie mieli teraz także takie menu, gdzie sobie po prostu wybieracie, czy chcecie na przykład gdzieś merchanty, minigry, sklepy i tak, znaczy w sumie merchant, sklep to samo, ale no każdy wie, o co chodzi. No i uwaga, chyba jedna z najciekawszych rzeczy, ponieważ będą dodane ultimate, będziecie mieli ulta w Pet Simie, i tu macie na przykład jednego przykładowego ulta, jak to działa, takie jakieś tornado, co w ogóle niszczy całą arenę. Całkiem fajny pomysł, ja tego jeszcze chyba w żadnym simulatorze nie widziałem, ale to nie jest jedyny ult, ponieważ również macie kolejnego tutaj właśnie ulta pokazanego. To jest taki no mniej ciekawy, ale w sumie też jest bardzo fajny. No ciekawe, czy to w ogóle trzeba będzie zdobyć za darmo, czy kupić za robuxy, zobaczymy. Kolejną rzeczą są nowe areny, które właśnie widzicie na ekranie. Tutaj arena numer 1, całkiem tutaj no zbyt dużo nie widzimy, ale całkiem spoko, tak jak tam te chłopaki. Arena numer 2 i tutaj też wyglądają w ogóle bardzo ładnie. Fajna ta arena jest, tak przynajmniej tak się wydaje, bo tutaj nie widzimy, ale wydaje się całkiem fajnie zrobiona. Arena numer 3, no taka jakaś dżungla techworldowa, cokolwiek to jest. I arena numer 4, jakiś Atlantis techniczny, nie wiem co to jest, ale macie właśnie go na ekranie. I kolejna rzecz, całkiem spoko, żeby graczy przytrzymać, mianowicie teraz będziecie mieli daily questa i wybieracie sobie po prostu jakąś kartę, nie wiem, czy to będzie po prostu jakiś pet i wtedy się quest odkrywa, pewnie macie jakieś takie trzy karty, klikasz w daną kartę, pokażę ci questa i jakąś nagrodę za niego, tak, coś w tym stylu. I kolejna rzecz, w końcu super komputer, gdzie macie dostęp z jednego komputera do wszystkich maszyn. Możesz tam lepszyć płotkę, możesz zrobić peta golden, możesz zrobić peta rainbow, bardzo fajne i w końcu nie trzeba będzie latać po 400 arenach, żeby, nie wiem, potki i pety zagradować, więc w końcu. No i teraz to jest chyba najlepsza informacja dla ludzi, którzy nie mają żadnego huge'a w Pet Simie, ponieważ będzie to update z tak zwanym Easy Huge, czyli po prostu bardzo łatwy huge do zdobycia. I teraz uwaga, taka jedna ciekawostka, nie wpływa na niego w ogóle książka Huge Hunter, więc można powiedzieć, że w teorii jest to jakby łatwe zdobycia free to play huge, bo nawet żadne książki na niego i tak dalej nie wpływają. Oczywiście wiadomo, pewnie Game Pass na huge'e na niego wpływa już, ale no. Ale ma być nim bardzo łatwy huge do zdobycia. No nie wiem, czy to jest zbyt dobra, bo teraz pewnie każdy będzie latał z huge'em, ale jak huge'e nie macie, to naprawdę polecam sobie się na tym update'cie sfokusować, odebrać oczywiście pet na moim live, jest darmo, tak, będzie pet dla każdego z tych nowych petów, pozbierać końsy i pootwierać sobie na noc na awku te właśnie nowe jajka. Najpierw chyba w ogóle będzie to robić w pierwszy dzień, bo no preston to preston i pewnie w pierwszym dniu będą jakieś wyższe szanse, a potem dom niższe. Dalej zdjęcie, nie wiem, nie pytajcie mi, co to jest. A następnie macie maszynę, gdzie będziecie mogli wykonywać questy za itemy. Całkiem fajne, tylko też zależy, jakie tam itemy będą. Jeśli tam będzie, nie wiem, potka, speed 1, to raczej nikt tych questów robić nie będzie, ale raczej coś tam dobrego nam dadzą. No i z rzeczy potwierdzonych przez Big Games, to na tyle. Jest tego, jak widzicie, bardzo dużo. Znaczy, nie wiem, dawali dwie czy trzy rzeczy, a tu było ich, nie wiem, z 8 czy 9, więc naprawdę update jest przeogromny, ale to nie koniec. Dobra, jak zobaczyłem listę leaków, to naprawdę aż mi się nie chce, pokażę wam po prostu najciekawsze, okej? Okay? Ale naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Ten update będzie przeogromny, zapraszam widzowie na live'a z tego update oczywiście. Więc tak, najpierw nowy Game Pass Double Stars. Nie wiem, o co zbytnio z tym chodzi, wydaje mi się, że... A, dobra, jest w opisie. Oj, to może być trochę OP do wbijania rank, dostajecie razy dwa te gwiazdki do wbijania rank. O kurde. No, a to może być trochę OP w sumie. No i tak szczerze, z takich ciekawych rzeczy to tyle, no nie wiem, nie będę wam mówił, że jest nowa gra jakaś na jakiejś arenie i tak dalej, albo że jest nowy jajko, no kogo to interesuje, nie? Więc jak widzicie, rzeczy jest naprawdę bardzo sporo, a teraz uwaga, jak wygrać te robuxy i game, o których mówiłem na początku tego filmu. Daj łapkę w górę
pod tym filmem, który aktualnie oglądasz, następnie wejdź w opis i wejdź na premierę mojego live'a, który będzie już jutro o godzinie 17:30. Następnie daj tam oczywiście łapkę w górę i obowiązkowo kliknij powiadom mnie. Następnie wróć na film, który aktualnie oglądasz, wejdź w komentarze i tak jak mówiłem wcześniej, napisz konkurs Spacja i Spójnik, ale uwaga, jak wygrasz, to musisz na live'ie podać kod, który pojawił się w losowym momencie tego filmu. Jego nie zresztą chyba do końca tego filmu całego nie obejrzałeś, tak mi się wydaje. Z tego powodu widzimy się już w tą sobotę o godzinie 17:30 na w końcu live z update'u w Petsimie. I to nie byle... Ty, czemu ja dostałem kika? Ale nie byle jakiego update'u, więc zapraszam już w tą sobotę o 17:30.